Siema, siema, Tajtori, oj, dzieje się w Brawl Stars, więc witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Newsów i mamy naprawdę ważne tematy do poruszenia, więc oglądajcie od początku do końca, a ja ten filmik zacznę od tego, że jak wiecie, niestety wróciła szkoła. No i tak się składa, że muszę zmienić godziny wrzucania odcinków na moich kanałach. Odcinki będą się pojawiały codziennie o godzinie 14 w środku tygodnia, więc zapamiętajcie sobie tą godzinkę, a w weekendy, czyli w sobotę i w niedzielę oczywiście będę wam wrzucał o 9:30, więc to zostaje normalnie. Mam nadzieję, że nawet w roku szkolnym znajdziecie chwilę na obejrzenie moich odcinków, bo ja będę starał się wrzucać wam je cały czas, codziennie. Oprócz tematów Brawl Starsowych mam dzisiaj też wielką, specjalną paczkę, którą dostaliśmy razem z moją dziewczyną od naszej moderatorki Oliwii. Jeśli chcecie, żebym tą paczkę otworzył na dzisiejszym odcinku, to zostawcie teraz szybko łapkę w górę, dobra? Miejmy taką umowę. Wy zostawiacie łapę w górę, a ja na dzisiejszym odcinku normalnie robię opening tej paczki i zobaczymy, co tam jest w środku. W dzisiejszym filmie niestety pomówimy sobie o pewnej rzeczy, która jest mega zła dla naszej gry i psuje całkowicie Brawl Stars. No naprawdę jest to ważne, więc oglądajcie do końca. Tutaj szybciutko wyświetlam 50 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak chcesz być pokazany w kolejnym filmie, wystarczy, byś mnie subskrybował, a planuję pokazać 100 osób już za niedługo, więc subskrybujcie widzowie i wtedy macie szansę być tu pokazani. No i dobra, pierwszy news, który chciałbym poruszyć, jest niezmiernie ważny. I akurat jest on bardzo pozytywny i strasznie się z niego cieszę, ponieważ moi drodzy, na oficjalnym Twitterze twórcy Brawl Stars poinformowali nas o tym, że w końcu będą nagrywać nowy odcinek podcastu Time to Explain. Czyli jest to specjalny podcast, w którym twórcy Brawl Stars odpowiadają na najciekawsze pytania zadawane przez nas, graczy. Możemy ich pytać o to, co tylko chcemy, możemy ich pytać o to, co będzie w kolejnej aktualizacji i tak dalej i zawsze coś nam już zdradzają. I właśnie wrzucili takiego posta na Twittera, żeby zadawać im pytanka do tego podcastu. Ludzie pozadawali już mnóstwo ciekawych pytań i po prostu teraz zostaje nam wyczekiwać. Co więcej, w tym podcaście udział weźmie Ready Set Go, no i oprócz tego też Teddy. Są to zagraniczni kasterzy, komentatorzy Brawl Stars, więc bardzo możliwe, że właśnie podczas tego podcastu będzie też jakiś tam pewien moment e-sportowy odnośnie finałów rocznych, które już się zbliżają, więc ja się nie mogę doczekać tego nowego odcinku podcastu i na pewno jak on już wleci, no to dam wam znać, nagram o tym odcinek, całego go przesłucham i w odcinku powiem wam najciekawsze rzeczy, które w nim były mówione. Jeśli interesuje was dokładna data tego podcastu, kiedy twórcy mogą go wrzucić, to no dokładnej daty nie znamy, ale najprawdopodobniej będzie to gdzieś w połowie właśnie września. Wrzesień nam już się zaczął, więc pewnie jeszcze tak poczekamy z tydzień, max 2 tygodnie i ten podcast będziemy mieli. Jak już jestem na dużej kamerce, to pozwólcie, że wezmę tą paczkę i ją otworzę i zobaczymy, co tu jest w środku. Jest ona bardzo duża, więc no sam nie wiem, czego się spodziewać. No dobra, paczka w miarę rozpakowana, otwieramy ją jeszcze bardziej i zobaczymy, co tu będzie w środku. Po pierwsze, to bardzo ci dziękuję, Oliwia, i na pewno moja kobieta też ci będzie wdzięczna, bo tą paczkę od razu jej pokażę, jak otworzę. O kurczę, co tu jest w środku? Tam, tam, tam. Nie, czekajcie, nie w tą stronę, w tą stronę. Tory Box, dostałem swoją własną skrzynkę z Brawl Stars, let's go. Ej, giga kozacko jest zrobiona w ogóle. Wygląda jak taki trochę mega boksik, ale no jest to Tory Boxik. Teraz muszę ją jakoś otworzyć, żeby jej nie zepsuć, bo naprawdę jest to ładne pudełko i nie chcę go zepsuć. Okej, moi drodzy, tu chyba jest coś do otworzenia i już będę wam pokazywał, co my tam w środku mamy. Okej, jest ciekawie. Po pierwsze, mamy kaktusa. Co jest grane, normalnie to jest kaktus. Prawdziwy widzowie, ale kozacko, postawmy go sobie tam z tyłu na parapecie. Dostałem Spike'a. W środku mamy też masę słodyczy różnych. Dobrze, będziemy mieli co jeść. Dziękuję, Olivia. Ale fajnie, Jezu. Jest dużo takich słodyczków, których nigdy nie próbowałem, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak one będą smakowały. Mamy jakiś liścik. Załóż tą koszulkę, jak będziesz jechał do widzów z okazji 1 miliona subów. Dostałem jakąś koszulkę. Ona się niestety troszkę ubrudziła z ziemi z kaktusa, ale spróbuję wam ją pokazać, jak ona wygląda. Jestem ciekawy, co to jest. Let's go! To jest biała koszulka z napisem Tory. Uwaga! Ale kozak, i z tyłu jest napisane 1 milion sub. Ej, ale piękna, piękna koszulka. I od razu ją założę, jak wbiję 1 milion subów. Jak będziemy wbijać 1 milion subów, to będę miał ją założoną, będę miał przy sobie przygotowaną i na pewno bardzo mi się przyda, więc co widzowie, zostawcie subika, żebym tą koszulkę mógł założyć. Więc naprawdę super paczka, nie spodziewałem się. Dzięki wielkie, Oliwia, jeszcze raz, bardzo mi się ta paczka podobała. No ale dobra, wracając do tematu odcinka, na czym skończyliśmy. Mam dla was kolejną fajną ciekawostkę, która dotyczy aktualizacji Brawl Stars ze SpongeBobem, a bardziej eventu współpracy. Już ponad rok temu, jak zobaczył pewien użytkownik Twittera Jeremy, twórcy Brawl Stars w takim Brawl Talku z detektywami, gdzie m.in. wchodził Gray, wspomnieli o SpongeBobie kanciastoportym. Normalnie takie coś powiedzieli podczas Brawl Talka, który był wrzucony rok temu. Więc zobaczcie, jak to działa. Już rok temu mogliśmy się spodziewać i twórcy dawali nam pierwsze podpowiedzi, że coś takiego się szykuje. W ogóle zanim przejdziemy dalej do najciekawszych rzeczy, dzisiaj będzie live'ik. Live'ika odpalę wam gdzieś koło pewnie 17-18, więc dajcie znać w komentarzu, czy wpadniecie. Mam nadzieję, że się z wami widzę, bo naprawdę będzie grubo na tym live'ie.
A my teraz przejdźmy sobie na chwilkę do tematu chińskiego Brawl Stars, bo dawno o nim nie mówiłem i już zaraz przejdziemy do tego najciekawszego tematu związanego z naszym Brawl Stars, tytułowego tematu, który jest bardzo ważny. Ale propos chińskiego Brawl Stars, tutaj od użytkownika Seven Lions macie pokazane modele 3D nowego skina do Colette. To już jest potwierdzone, że taki skin do Colette właśnie w Chinach wejdzie, że będzie on wyglądał mniej więcej tak. No i tu macie pokazane jego w takiej wersji 3D, bo dopiero jest projektowany. Moim zdaniem jest to bardzo ładny skinek. Zobaczcie, jest taki trochę halloweenowy, w nawiązaniu halloweenowym. Ma z tyłu jakieś takie specjalne świetle, chyba tam jakieś nietoperze nad nim latają. Oprócz tego sam jest w takich galaktycznych kolorach i on podczas gry będzie wyglądał jeszcze lepiej. To jak co, chińskiemu Brawl Stars trzeba przyznać, że skiny mają naprawdę piękne i tego im mega zazdroszczę. Oceńcie tego skina do Colette w skali od 1 do 10, jak wam się podoba. A więc dobra, mordeczki, teraz tytułowy temat. Na pewno kojarzycie, jak jakiś czas temu nagrywałem wam odcineczek, gdzie pokazywałem w nim pewnego buga, który ostatnio naprawdę mocno panuje w Brawl Stars i przejął całego Brawla, bo praktycznie każdy gracz miał takiego dziwnego buga, że jak wchodził do gierki, to miał jakieś dziwne czarne elementy. Widzicie tutaj nawet na ekranie, podsyłaliście mi mnóstwo takich rzeczy, macie to na tym filmiku, gdzie no nieważne, gdzie byśmy nie wbili w Brawl Stars, nieważne co byśmy w tym Brawlu robili, to było coś zlagowanego, jakaś tekstura się nie wczytała i były czarne rzeczy. Czy to właśnie pasek HP był czarny, czy postacie, którymi się grało, były czarne, czy panele do sterowania były czarne. No normalnie gameplay ta jest cały czarny. No dużo po prostu takich rzeczy się nie wczytywało. Coraz większa część graczy zaczyna na to narzekać i nie potrafi z tym nic zrobić. Przez to lekko niestety obniżyła się ocena Brawl Stars na App Store, no i oprócz tego na sklepie Play, gdzie te gwiazdki ciutkę spadły, jest coraz to więcej takich negatywnych opinii, które właśnie piszą o tym, że wkurzają ludzi te czarne tekstury, te bugi, że jest tego coraz więcej i nie mają jak nad tym panować, a bardzo to bardzo przeszkadza to w grze. Nie ma co ukrywać, że jest to wielki i ważny bug, którego twórcy jak najszybciej muszą naprawić, bo może on zniszczyć całego Brawla. Jeśli tego nie będą naprawiali, no to gracze się będą coraz bardziej wkurzać. Wiecie, jak pierwszy raz coś takiego się miało, to jeszcze było to śmieszne, za drugim razem tak samo, ale jak powtarza się to co gierkę i gracze nie mogą normalnie grać, bo nie widzą na przykład rywali, bo są oni cali na czarno, no nie wiedzą przeciwko komu grają, bo nie widzą zadymiarzy, którzy ci rywale biorą, no to naprawdę nie jest to fajne. Jak wiecie, wczoraj mieliśmy mega świnię, tą ulepszoną, nawet w niej były te bugi u wielu osób, nie u każdego, ale sami zobaczcie tutaj na przykład na nagraniu, nawet mega świnia była zlagowana, no nie wierzę w to po prostu, nie? Chłop normalnie ją sobie otwierał i czy to blinksy były trafione, to one się lagowały, czy to właśnie jakieś rzeczy jak punkty mocy, czy star dropy same podczas animacji były strasznie zalagowane, nieważne jaki kolor by miały, czy to byłyby legendarne, czy nie, wszystko się bugowało, dosłownie, nawet ten ekran końcowy przy otwieraniu stardropów też pokazywał się właśnie w ten sposób, nie? Więc no, generalnie tragedia z tym bugiem. Naprawdę, jeśli twórcy tego w miarę szybko nie naprawią, to coraz więcej graczy będzie się wkurzało na Brawla i od niego odchodziło, więc dajcie znać, czy w ogóle kiedyś mieliście takiego buga, bo wiem, że też nie na każdych urządzeniach jest ten bug, ale no spora część osób go miała, no i nie jest to na pewno fajne. A propos bugów, udało mi się znaleźć jeszcze jednego bardzo ciekawego buga, którego muszę wam pokazać. Patrzcie, wyświetlam wam screena. Pewien użytkownik, nie wiadomo jakim cudem, chciał sobie zagrać gierkę Jessie i nagle ta Jessie jego zmieniła kolor w lobby. Normalnie to nie jest przerobione, widzowie. Chłop stał sobie w lobby, jego Jessie nagle stała się zielona. Jak do tego doszło? Nie wiem. Dziwna rzecz, bardzo dziwna rzecz nawet bym powiedział, ale takie coś miało miejsce. Mega dziękuję wam za trwanie do końca tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnych piąteczkach.